Cześć wszystkim, Faza Raza, dzisiaj odcinek wakacyjny z Chorwacji. Dorwałem dzisiaj skuter 250 cm Yamaha, także zobaczycie, będzie się działo, idziemy trochę pojeździć. Także jazda, zapraszam Was razem ze mną. Kto z Was nie był w Chorwacji jeszcze, to naprawdę powiem Wam, gorąco polecam. Bo Alpy są fajne, natomiast Chorwacja ma to do siebie, że widoki po prostu są w stanie zmiażdżyć wszystko. Trochę informacji praktycznych, tak jak mówię, jeżeli chodzi o drogi, drogi to jest totalna rewelacja. Drogi w Chorwacji, tylko autostrada jest płatna, dojazd z Polski wiadomo jest dosyć daleki. Natomiast jak już przejedziemy, wjedziemy do Chorwacji, pierwsze co, kierujcie się nad morze. Tam Was czeka tylko jedno, czyli niebieskie niebo, niebieskie morze w tle góry i bardzo, bardzo kręta droga. Ja jechałem w tym roku od Słowenii aż do samego Dubrownika, to jest jakieś 500 ponad kilometrów. To są zakręty tylko w lewo i w prawo, bardzo mało jest jazdy prosto, także dla motocyklistów rewelacja. Natomiast tutaj ostrzegam oczywiście, bo drogi w Chorwacji, powiem Wam szczerze, nie są łatwe. Są bardzo kręte, asfalt jest bardzo dobrej jakości, natomiast no zachęca nas do jazdy, tak? Wszędzie jest praktycznie ograniczenie poza miastem, na tych krętych drogach jest wszędzie praktycznie 80. Natomiast nie wszędzie da się te 80 jechać, bo drogi są naprawdę kręte. Te przełęcze są dosyć ostre, bardzo często jest mocno z górki, po czym jest ostry zakręt. Trzeba uważać. Poza tym uważajcie, jeżeli już jesteście, uważajcie na innych kierowców, bo szczególnie Chorwaci tutaj jeżdżą jak chcą. Jeżeli chodzi o turystów, to turyści jeżdżą raczej wolniej niż wolno. To jest dziwne. Ja też sam jechałem wolniej niż przepisy pozwalają, bo człowiek jest skupiony na widoczkach, na drodze, naprawdę nigdzie się nie spieszy, szczególnie, że jest na wakacjach. Natomiast Chorwaci, oni często się spieszą, są wściekli na to, że po tej magistrali muszą jeździć za turystami, którzy ciągną łodzie, przyczepy i wyprzedzają gdzie mogą, szczególnie motocykliści jeżdżą jak chcą. Nagramy Wam to z drogi, także może zobaczycie, będziecie mieli okazję zobaczyć, jak jeżdżą chorwaccy motocykliści, natomiast to, co się u nas dzieje, to czasem jest naprawdę pikuś. Jeszcze z informacji praktycznych, to co Wam się może przydać, jeżeli chodzi o ceny, ceny w sklepach, tak samo benzyny są minimalnie droższe niż u nas. Benzyna jest około 5 zł z haczykiem, w sklepie mamy troszkę drożej, natomiast bardzo często są Lidle i duże markety, tutaj można to zrobić tanio zakupy. Jeżeli chodzi o noclegi, że już się wybieracie, pamiętajcie, mnie straszyli w tym roku, że ceny są dużo wyższe, noclegów nigdzie nie znajdę, natomiast sam zauważyłem, że jest mniej turystów ogólnie w Chorwacji, natomiast jeżeli chodzi o noclegi, noclegi w każdym większym mieście da się znaleźć bez problemu. Noclegi wahają się za apartament taki z kuchnią, łazienką i klimatyzacją, oczywiście telewizją, internet, takie podstawowe rzeczy. Od 20 do 40 euro da się naprawdę znaleźć od ręki, bez żadnego szukania. Wszędzie przy drogach stoją ludzie z karteczkami, apartmany. Także nic, tylko się zatrzymać, zapytać, nie ma żadnego problemu. Ludzie są bardzo mili, naprawdę czekają na turystów, także tutaj nie ma żadnego kłopotu. Dobra, tyle z informacji praktycznych. Pewnie w komentarzach tam się przewinie jeszcze. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, pytajcie. Jak widzicie, strój mam idealny jak chorwacki motocyklista. To jest wszystko, jeżdżą, chociaż mają japonki. Ja nie chodzę w japonkach, także mam dzisiaj sandały. Natomiast najważniejsze, co jest w Chorwacji na motocykl, to są okulary słoneczne. Także jedziemy, zabieram żonę pod pachę, idziemy po skuter, chciałem powiedzieć po motocykl, po ten skuter nieszczęsny 250 cm i jazda. Oh,
instynkt toczy jak krew. Pik, co ujawnia w nocy swój zew. Ty księżyc na niebie unosi nas dźwięk. W biegu przed siebie wolni jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań. Na trasie w nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca jak kraj, co spełnia marzenia. Nasza misja na rażmo, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Zwierzęcy instynkt toczy jak krew. Pik, co ujawnia w nocy swój zew. Ty księżyc na niebie unosi nas dźwięk. W biegu przed siebie wolni jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań. Na trasie w nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca jak kraj, co spełnia marzenia. Nasza misja na rażmo, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Kontrakt w naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca jak kraj, co spełnia marzenia. Nasza misja na rażmo, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Dobra, nagrywam. Nie, patrz tutaj. Jezus. Świeżo pierwsza jazda Katarzyny na skuterze. Co powiesz o skuterkach? Są beznadziejne. Dlaczego? Bo są powolne i się częsie. Tak, są powolne i się częsie. Nie są mało stabilne. Dobra, a co powiesz o chorwackich drogach? Jak się jechało? Chorwackie drogi bardzo fajne. Dobry asfalt, dużo zakrętów, ale niebezpieczni kierowcy. Dobra, czyli uważasz, że warto przyjechać na motocyklu mimo tej dalekiej drogi do Chorwacji, czy lepiej przyjąć na przyczepie? Warto dla największych kozaków, ale lepiej niż na przyczepie. Dobra, widzieliście, to był debiut Kasi przed kamerą, także za bardzo nie hejtować, a tak poważnie to pewnie w komentarzach się pojawi, że powinna występować zamiast mnie. I szczerze powiem wam, macie rację, próbując tego zmusić, będę miał lepszą oglądalność. A tymczasem dzięki za uwagę, ja wczasuję się dalej, wracam po weekendzie i zobaczymy, wracamy na drogę. Dzięki za uwagę, lewą górę.